poznałem typa, klasa sama w sobie. Nie mów, że nie. Giorgio Armani tego miasta się wiezie gdzieś. Wsiada w swoje S6, obok blond Dziunia też. W pysku tli się pet, takie stoickie życie wiedzie, men. Tak to już jest, klasa średnia nie istnieje przecież. Biedni lub bogaci, ktoś w A-klasie, ktoś w starej becie. Jeden kręci biznes, lokat na koncie już nie zliczy. Inny musi kombinować, jak do 10 wyżyć. Wszędzie kryzys, kryzys, to zależne od punktu widzenia. Spadek spisany w ryzy, a wyzysk daje do myślenia. Nic się nie zmienia, bynajmniej zmienia się wszystko. Heliocentryzm poszedł do lamusa, pieniądz obraca przyszłość. Biznesmeni z dobrych domów patrzą na resztę z góry. Wsiadają do swojej fury, wszyscy drogie garnitury. Dobre sztuki na obcasach, znają trendy od podszewki. Zawsze na bieżąco, by pokazać, to jest najlepszy. Historia jak żadna inna, choć posiada pewien morał. Zastanów się, jakbyś w tej sytuacji się zachował. Nie dla każdego obrana droga musi być na wieczność. Ludzie się zmieniają, nie skreśla ich tak prędko. Historia jak żadna inna, choć posiada pewien morał. Zastanów się, jakbyś w tej sytuacji się zachował. Nie dla każdego obrana droga musi być na wieczność. Ludzie się zmieniają, nie skreśla ich tak prędko. Portfel wypchany po brzegi idzie na melanż w miasto. Przepuścić hajs, co pozyskał przez biznes hardcore. A może współgra z matką, więc na koncie zawsze jest coś. A przewózka na centrum, jak nie pasuje, to wpierdol. Giorgio Armani w wielkim mieście musi mieć renomę i trzymać rękę na pulsie, taki w branży jest fenomen. Obejmuje przyszłą żonę, a nie tylko kolejna foka. Jest w końcu piątek wieczór, maksyma la vida loca. Wszystko oka, koks do nocha, leci pełną parą. W tym klimacie imprezowym czuję się niczym Alvaro. Nagle telefon, halo mamo, jestem u kumpla, wrócę rano. A po drodze do domu jeszcze apteka i paracetamo. Wyrywał sztuki na siano, które posiadał powierzchownie. Prócz jednej nocy nie oczekiwał nic już od niej. Ona jak brylant, szatynowe włosy, mocna szminka. Nie dała się wrobić w akcję typu postawię ci drinka. Historia jak żadna inna, choć posiada pewien morał. Zastanów się, jakbyś w tej sytuacji się zachował. Nie dla każdego obrana droga musi być na wieczność. Ludzie się zmieniają, nie skreśla ich tak prędko. Historia jak żadna inna, choć posiada pewien morał. Zastanów się, jakbyś w tej sytuacji się zachował. Nie dla każdego obrana droga musi być na wieczność. Ludzie się zmieniają, nie skreśla ich tak prędko. Tym razem nocny wojaż zalicza do nieudanych. Choć ma starych dzianych, nie wyrwał tępej blachary. Tak myśli o niej, choć sam gra rolę bananowca. Widocznie trafił na kogoś, kto się na nim łatwo pozna. Nie może przełknąć porażki, do tej pory wszystko z górki. Wypił parę szklanek Jacka Danielsa i wsiadł do S6. Pędzi przed siebie gaz do dechy, nie myśli co dalej. Pieniędzy ma w bruk, więc jak coś przekupi pana władzę. Przez centrum Warszawy rozpoczyna swój szalony rajd. Nie patrząc na czerwone, pełen furii przed siebie gna. Przypomina w myślach sobie ją, poczuł do niej chemię. Nie myśli o niej jak o każdej pannie, którą brał do siebie. W jednej chwili stan konta przestał mieć znaczenie. Widział jej mocną szminkę, która wzmagała pragnienie. Tak się zamyślił, że nie zauważył zmiany sygnalizatora. Potrącił kobietę na przejściu, kurwa mać, przecież to ona. Historia jak żadna inna, choć posiada pewien morał. Zastanów się, jakbyś w tej sytuacji się zachował. Nie dla każdego obrana droga musi być na wieczność. Ludzie się zmieniają, nie skreśla ich tak prędko. Historia jak żadna inna, choć posiada pewien morał. Zastanów się, jakbyś w tej sytuacji się zachował. Nie dla każdego obrana droga musi być na wieczność. Ludzie się zmieniają, nie skreśla ich tak prędko.